Dzień dobry. Dzień dobry. Emocje związane z meczem, z Lechem i po całym sezonie już opadły, czy jeszcze się kotuje wszystko w głowie? I opadły i kotuje. Zależy z której strony. Patrzymy na te emocje takie czysto sportowe. To oczywiście. Mamy za sobą cały sezon, poszczególne mecze gdzieś tam w sercu i w głowie pozostają, no ale, ale podsumowaliśmy sobie w miarę sprawnie z dyrektorem sportowym jeszcze w niedzielę sezon i szykujemy się do zaprezentowania tego podsumowania Radzie Nadzorczej, która będzie w środę. To będzie i podsumowanie sezonu, i też wstępne plany na sezon przyszły. Tutaj Łukasz Masłowski jest, że tak powiem, przygotowany tip-top. Jakich zawodników szukamy, na jakie miejsca, mniej więcej w jakim budżecie się poruszamy, ale ta sprawa budżetowa jest tak naprawdę kluczowa, żeby móc podjąć kolejne kroki. A, a wiemy, że tak długo jak walczyliśmy o utrzymanie w ekstraklasie, to tych ruchów nie mogliśmy dokonywać, bo zawodnicy też po prostu chcieli wiedzieć, czy rozmawiają z klubem pierwszoligowym, czy ekstraklasowym. Już od kilku tygodni jest oczywiście dużo, dużo łatwiej, no ale jeszcze jest ta sprawa finansowa. szczęście, że to Poznania jechała Jagielonia już pewna swego utrzymania. A pan, czy w ogóle jak długo bał się tego, że drużyna może spaść do pierwszej ligi? Bardzo długo odsuwałem to od siebie i uważałem, że sam potencjał i siła drużyny jest na tyle wysoka, że tą jakością to bronimy Ekstraklasę w ogóle bez dwóch zdań i bardziej powinniśmy patrzeć w górę tabeli. Myślę, że mecz wyjazdowy z Miedzią tak lekko zachwiał, to pewność zachwiał, mimo że wtedy jeszcze nie było tak źle, ale popatrzyliśmy, że... Niekoniecznie jest tak różowo, jak nam się wydaje I mimo, że ten potencjał rzeczywiście w drużynie był I nadal uważam, że on rzeczywiście był i jest To nie do końca został wykorzystany Kluczowa okazała się zmiana trenera Niektórzy mówili, że to jeszcze było po rundzie jesiennej zrobić Wyście wytrzymali tę presję dłużej No ale przyszedł moment, że postawiliście na człowieka nieoczywistego Na ile było to właśnie ryzyko, na ile był to taki wariant, że lepszego nie było Mówiąc i o pieniądzach, i o człowieku Jeżeli chodzi o Adriana, to po pierwsze to była osoba, która była w klubie Znamy Adriana, wiem jak funkcjonuje znamy jego zalety, znamy też jego wady, pewnie nie wszystkie, bo poznajemy się każdego dnia i tutaj pracując trener się miejsc na poziomie ekstraklasowym i prowadząc pierwszą drużynę też wszedł w trochę nowe środowisko i nie wszystkie te jego metody dadzą pożądany przez niego efekt on też się będzie musiał uczyć prowadzenia, no ale... Na rynku, że tak powiem, trenerów jest dużo, ale jak żeśmy sobie analizowali to dużo wcześniej, to po pierwsze kilku trenerów, co do których byliśmy bardzo przekonani, bo bronili się klasą samą w sobie, no to miejsce w Jagiellonii i ta niepewność niekoniecznie powodowały, że my byliśmy ciekawym tematem dla, dla tych trenerów, no i też były kwestie finansowe. My mamy... Trenera stolarczyka na payrollu jeszcze, także drugi trener. No ale poszliśmy dosyć mocno, odważnie i, i postawiliśmy na trenera nieoczywistego, i mamy nadzieję, że on też będzie odważny. Między innymi we wprowadzaniu młodych zawodników, z którymi miał dużo wspólnego w drużynie rezerw i będąc w tej grupie, takiej czysto operacyjnej u nas, która się co tydzień spotyka, dyrektor sportowy, trener rezerw, trenerzy poszczególnych celiotek, że z tego no, będziemy mieli jakiś chleb w przyszłości i to ich rozeznanie spowoduje, że tych zawodników rozwój będzie jeszcze bardziej dynamiczny i będzie tych zawodników więcej dołączało, ale mają to być zawodnicy jakościowi, dlatego tutaj jak trochę dygresja, przepis o młodzieżowcu nam nie jest potrzebny, nam jest potrzebny po prostu zerowa ocena umiejętności zawodnika, on ma się bronić umiejętnościami, a nie wiekiem. Z tego co Pan powiedział, ja rozumiem, że umowa Wasza z trenerem Siemieńcem obowiązuje, utrzymanie drużyny oznacza przedłużenie kontraktu. Tak, tak się umawialiśmy, tam był jeden formalny kłopot, ale on rozwiązany na zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który pozwala w tym momencie współpracować z trenerami dłużej niż do końca rundy. Tym trenerom, którzy jeszcze nie mają licencji UEFA Pro, ale już są na kursie. Adrian Siemieniec jest, Kamil Kurzera jest i trener ten, który przejmuje Raków. Szwarga. Tak. I trener Szwarga. Tych trzech trenerów właśnie legalnie mogą rozpocząć przygotowania z drużynami od 1 lipca. No to trenera Jagielonia ma. Teraz pytanie: jaką drużynę Jagielonia będzie mieć? Na co dzisiaj Jagielonie stać, jeśli chodzi o finanse, albo może na co nie stać? Bo o tych finansach Jagielonie mówi się dużo i mówi się źle. Mówi się prawdziwie, nie jest sytuacja różowa. Na co nas stać? Na pewno nas stać na kolejną reorganizację finansową i z czym to się będzie wiązało, no to myślę, że będę mądrzejszy po środowym spotkaniu z Radą Nadzorczą. Do pewnego poziomu finanse mamy zabezpieczone, niemniej my cały czas holujemy dosyć wysokie koszty. Kontraktów z zawodnikami, którzy odchodzili w poprzednim sezonie, ale to nie jest tak, jak się potocznie uważa, że podaje się rękę, zawodnik odchodzi, już nie ma kosztów. Nie, te koszty my cały czas mamy. My, my Iwana Runie będziemy spłacać jeszcze rok, my jeszcze będziemy spłacać Martina Pospisila, my spłacamy jeszcze Konrada Wrzesińskiego, Bitoka, trenera Stolarczyka. To już by była świadoma decyzja, ale tam tych czterech zawodników to są takie ogony, które, które ciągniemy, a one za sobą ciągną naprawdę 6-0. Boleję nad sytuacją Jakieloni nie uważam, że to jest coś normalnego, ale no, po prostu to jest. Także nie krytykuję, muszę z tym się zmierzyć i myślę, że jeszcze potrzebujemy no, dobre 10-12 miesięcy, żeby spróbować przeszłość odciąć i wtedy powiedzieć, że okej, okay, teraz już jesteśmy tylko i wyłącznie na swoim. Należałoby pewnie i drużyny wymienić. Tej podstawowej jedenastki nie będzie Guala, to wiadomo. Nie wiadomo co, chyba, że pan prezes wie, z wypożyczonym Gujambą i Meną. Blok defensywny wydaje się, że trzeba przebudować skrzydłowi czy wahadłowi. To wszystko kuleje. Znaczy nie kuleje, bo teraz sezon zakończyliśmy nie kulejąc. Kuleliśmy w rundzie jesiennej, kiedy rzeczywiście było sporo, sporo kontuzji na wiosnę, to myślę, że poza Wojtkiem łaskim, kolejna pechowa historia, ale tych kontuzji było dużo mniej. Protokoły wprowadzone przez lekarza Kwiatkowskiego naprawdę zadziałały. Zawodnicy byli zadowoleni, tych kontuzji rzeczywiście było mniej. Co do przebudowy drużyny, mamy świadomość odejścia Guala, mamy świadomość odejścia Michała Pazdana, Izraela Puerto, Tomasa Prikryla. Mówiliśmy jeszcze o zawodnikach wypożyczonych. Chcielibyśmy współpracować z Gojambą. Na dziś on dostał po zakończeniu sezonu nakaz powrotu do Specji i zobaczymy, co się wydarzy. Specja też jeszcze walczy o utrzymanie Serie A, w zależności tego jak tam się potoczą losy. Sam Orelien jest zadowolony. Początkowo był bardzo rozczarowany, później jak już szedł do drużyny, on jest mega pozytywną jednostką, stala szatnie i obcokrajowców i polaków jest taki, a i też broni się sportowo, więc to jest zawodnik z którym chcielibyśmy współpracować, no ale przejęcie jego kontraktu jest niemożliwe, on zarabia potężne pieniądze we Włoszech. Ja znam jego wysokość jego pensji, to byłaby historycznie wysoka pensja w Jagiellońi, mimo że tutaj paru chłopaków też potężne kominy płacowe. Miało. 90 tysięcy i van to co to nisko? Byłoby przy Ngujambi? Bardzo nisko. Okej, okay, dobrze, no to nie wiadomo, czy zostanie, czy nie. A co z tymi transferami do? Bo wymienił Pan prezes kilku zawodników, którzy odejdą, to są miejsca. Na dziś mamy już podpisanego jednego zawodnika, który do nas dołączy. Mówimy o młodym Marczuku ze Stali rzeczy. Mówimy o Marczuku. Na prawą flankę dołączy do nas obiecujący zawodnik. Pozostałe pozycje, tak jak wspominałem, były uzależnione między innymi od tego, w którym miejscu skończymy. Bardzo intensywnie pracuje dyrektor sportowy. No, byli w kilku kierunkach, rozmowy trwają, zarówno we Francji byli na wyjeździe, rozmawiali, oglądali zawodników, tych, których już mieliśmy wcześniej wytypowanych. Dzieje się. Ta lista jest długa, ale oczywiście też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz. Okienko transferowe, teoretycznie jest łatwiejsze, bo duża podaż jest zawodników. Z drugiej strony my musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy klubem pierwszego wyboru. Na dziś my mamy listę na, na te miejsca, o których mówiliśmy. Środek defensywy to jest minimum dwóch zawodników i w zależności od tego, jak pójdą Mistrzostwa Europy Matysikowi, Lewickiemu, Abramowiczowi, to my się też musimy liczyć z tym, że jakaś oferta się pojawi. No i jeżeli to nie będzie oferta z gatunku śmiesznych, to, to będziemy musieli ją rozpatrzyć, chociażby ze względu o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli finansowych. Tych zawodników do środka defensywy dwóch, jak nie trzech, prawa strona, Tomas odchodzi, no przychodzi Marczuk jako, jako taki wahadłowy, ale też nie uciekamy od tego, żeby doświadczonego zawodnika tutaj poszukać, bo jeszcze jest Paweł Olszewski, Saczek, Taras, Nene pozostają, więc ten środek powiedzmy, wstępnie mamy zabezpieczony, no, ale wtedy jeszcze taki czwarty na wypadek kartek, czy też kontuzji zawodnik będzie potrzebny, no i szpica, odchodzi Gual, więc tutaj potrzebujemy mocnego strajkera, na razie kwoty są bardzo wysokie, no bramko strzelnego napastnika wszyscy poszukują, ten, który już ma liczby, no to żądania są ponad nasze możliwości wielu klubów polskich. Ci, którzy tych liczb nie mają, są nieoczywistymi, więc tu się kłania scouting pewnego rodzaju znajomości, kontakt z zawodnikiem i jego historią, to dlaczego on był nieefektywny, to powoduje, że jego wartość delikatnie spada i wtedy możemy wejść, jak było z Gualem chociażby. Kibice bardzo często pytają: Król Hesus zostaje czy nie? A ja wszystkim odpowiadam pewnie zostaje, tylko że jeżeli przyjdzie oferta z Arabii Saudyjskiej albo Chin, to klub taki nie odrzuci. Jesus ma jeszcze dwa lata kontraktu. Jeżeli te oferty będą dla dwóch atrakcyjne stron, czyli dla klubu i dla zawodnika, no to się nad tym na pewno pochylimy.